Dziś w serwisie informacyjnym Telewizja Obiektyw między innymi. Podkarpaccy podatnicy złożyli już ponad 540 tysięcy zeznań podatkowych za 2020 rok. Pełniący obowiązki prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak złożył w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o wydanie pozwolenia na budowę południowej obwodnicy miasta. Jasło przekaże 2 miliony złotych na budowę Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Podkarpaccy podatnicy złożyli już ponad 540 tysięcy zeznań podatkowych za 2020 rok. Zdecydowana większość, bo prawie 485 tysięcy, rozliczyła się elektronicznie dzięki usłudze Twój e-PIT lub za pomocą systemu e-deklaracje. Niewątpliwą korzyścią jest na pewno szybszy zwrot, bo w przypadku rozliczenia przez internet bądź przez system e-deklaracje bądź za pomocą usługi Twój e-PIT uzyskujemy zwrot do 45 dni od wysłania deklaracji. Natomiast jeżeli korzystamy z formy tradycyjnej, no to niestety musimy oczekiwać 3 miesiące. Ze złożonych dotychczas zeznań wynikają nadpłaty na łączną kwotę blisko 600 milionów złotych. W blisko 180 tysiącach przypadków wskazano łączną kwotę 252 milionów złotych odliczeń z tytułu ulgi prorodzinnej, a w 25 tysiącach zeznań łączna kwota odliczeń z tytułu ulgi internetowej wyniosła 13 milionów złotych. W sytuacjach, w których istnieje konieczność osobistej wizyty w urzędzie, należy pamiętać, że jest ona możliwa po wcześniejszym umówieniu się oraz rezerwacji terminu i godziny. Od 16 listopada mamy usługę umów wizytę i zachęcamy wszystkich podatników do korzystania z tej usługi. Można przez internet się zarejestrować, umówić, wybrać sobie dowolny termin, dowolną godzinę i sprawę, z którą przychodzimy do urzędu. Można również zadzwonić do Urzędu Skarbowego i umówić taką wizytę. A jeżeli ktoś tego nie zrobi, to oczywiście tutaj w punkcie rezerwacji może również tą usługę umówić. Ale jedno zaznaczenie, w przypadku, gdy chcemy tylko złożyć PIT-a, nie musimy się w ogóle umawiać. Wrzucamy PIT do urny bądź zostawiamy na biurze podawczym, jeżeli chcemy potwierdzenia odbioru. Podatnicy na rozliczenie z fiskusem mają czas do końca kwietnia. W 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej przedstawiciele władz województwa, w tym marszałek Władysław Ortyl oraz wojewoda Ewa Leniart, złożyli kwiaty pod pomnikiem smoleńskim w Rzeszowie. Monument ma około 3 metrów wysokości i został odsłonięty w 2015 roku. Przedstawia złamane skrzydło samolotu. 10 kwietnia 2010 roku prezydencki samolot Tu-154 rozbił się pod Smoleńskiem. Na pokładzie było 96 osób, wszyscy zginęli. Wśród ofiar był prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską. Polska delegacja leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. W katastrofie zginęło 7 osób związanych z Podkarpaciem. Senator Stanisław Zając, poseł Leszek Deptuła, posłanka Grażyna Gęsicka, senator Janina Fetlińska oraz generałowie Kazimierz Gilarski i Bronisław Kwiatkowski. Jasło przekaże 2 miliony złotych na budowę Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Nowa siedziba Związku Gmin Dorzecza Wisłoki powstanie w Jaśle, na działce przylegającej do ulic Nakotlina i Władysława Mendysa. Będzie pierwszym tego typu obiektem edukacyjnym w regionie. Decyzję w sprawie zabezpieczenia składki inwestycyjnej jasielscy radni podjęli podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Wcześniej miasto przekazało działkę pod budowę obiektu. To wsparcie wynikało z naszego współuczestnictwa Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Każde miasto, każda gmina, która w nim uczestniczy, stara się przekazywać środki na ten cel. W naszym wypadku jest to 2 miliony złotych. To jest bardzo istotna decyzja, ponieważ jest to największa ze składek inwestycyjnych proponowanych przez gminę w ramach dofinansowania budowy tego obiektu. Budowa obiektu szacowana jest na około 11 milionów złotych. Środki na ten cel przekaże także gmina Jasło, łącznie 600 tysięcy złotych w 3 transzach. To jest pomysł, który odpowiada na zapotrzebowanie wszystkich nas, także zapotrzebowanie Polski na to, że przyjdzie do nas Zielony Ład Europejski. A z czym będzie wiązał się Zielony Ład Europejski? Z pewnymi i wyzwaniami, i ograniczeniami. Element edukacyjny, który proponuje to centrum, jest elementem właśnie odpowiadającym na to zapotrzebowanie. Centrum ma odpowiadać za kompleksową edukację ekologiczną, m.in. poprzez promocję nowoczesnych rozwiązań w budownictwie oraz postaw energooszczędnych. Będzie to budynek pasywny o charakterystycznej architekturze.
Chodzi o to, żeby stworzyć tutaj w regionie miejsce, w którym będziemy mogli promować całą ideę zrównoważonego rozwoju, ale nie tylko poprzez różnego rodzaju konferencje i te działania, które do tej pory Związek prowadzi, czyli szereg działań inwestycyjnych z zakresu OZE na przykład, czy termomodernizacji, ale także, żeby można było rozszerzyć tą bazę szkoleniową. Ten obiekt, który będzie miał powierzchnię użytkową około 800 metrów kwadratowych, będzie wyposażony w pompę ciepła, będzie wyposażony w żaluzje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej ze słońca, będzie miał zielone dachy, będzie miał balustrady, które będą też produkowały energię elektryczną. Na realizację inwestycji Związek Gmin Tarczyca Wisłoki otrzymał blisko 6 milionów złotych dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obiekt ma być gotowy za 4 lata. Pełniący obowiązki prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak złożył w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o wydanie pozwolenia na budowę południowej obwodnicy miasta. Jest to czwarta próba uzyskania tej decyzji przez rzeszowski ratusz. Jestem przekonany, że wniosek jest na tyle dopracowany, że nadaje się po pierwsze do procedowania. Jakieś uchybienia z pewnością się mogą trafić, ale to nie będą tak kardynalne błędy i uchybienia, jakie miały miejsce w roku 2017. Wierzymy głęboko, że wniosek, który dzisiaj wpłynął do Urzędu Wojewódzkiego pod fachowym okiem pana prezydenta Marka Bajdaka, sprawdzony, zweryfikowany jest wnioskiem, który będzie mógł zakończyć się wydaniem decyzji na realizację tejże inwestycji. Na wydanie z RID-u Podkarpacki Urząd Wojewódzki ma 90 dni. Południowa obwodnica Rzeszowa ma mieć długość około 6 km. Droga połączy ulicę Podkarpacką z Aleją Sikorskiego, zmniejszając ruch w rejonie ulicy Kwiatkowskiego i Alei Powstańców Warszawy. Częścią obwodnicy będzie prawie kilometrowy most przez Wisłok. Koszt inwestycji szacowany jest na około 450 milionów złotych. Czerwone serce na nakrętki stanęło na Placu Inwalidów Wojennych w Jaśle. Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na pomoc osobom potrzebującym. Akcja odbywa się pod hasłem „Odkręcamy, wrzucamy, pomagamy”. Myślę, że cel jest szczytny. Jest to kolejne serce zlokalizowane w naszym mieście. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Zaraz obok znajduje się Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej i to właśnie to centrum będzie sprawowało nad naszym sercem opiekę, tak aby w każdym momencie można było je opróżnić, kiedy zostanie napełnione nakrętkami. Nasi mieszkańcy mogą spacerując przejść się tutaj i wrzucić swoje nakrętki, sugerując wsparcie dla tych osób, które ich potrzebują. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek będą przeznaczane głównie na potrzeby rehabilitacji lub zakupu sprzętów medycznych. W kwietniu nakrętki zbierane są dla Kacperka. Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje tych nakrętek albo też zna kogoś, kto chciałby w taki sposób wspierać zakup sprzętu, rehabilitację, to bardzo prosimy, aby zgłaszać się właśnie do Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, bądź też do Urzędu Miasta Jasła, tak aby stworzyć całą listę osób, którym będziemy te nakrętki przekazywać. Podobne serce znajduje się także przy ulicy Kochanowskiego.